Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem przy formacji skalnej Słonecznik na 1420 metrach i dzisiaj zaczynamy szlak 100 km szlakiem zielonym. Jestem przy Kropie. Zaraz rozpoczynam, dookoła jest po prostu pięknie, cudownie. Jest fajnie, widoki są niesamowite, pogoda mi dopisała, bo wcześniej było pochmurno, dzisiaj się zrobiło bez chmur. Jak widzicie, słoneczko pięknie świeci. Fajnie jest dookoła, ludzie przychodzą, odchodzą, bardzo dzisiaj dużo ludzi na szlaku, trzeba przyznać. I myślę, że rozpoczynamy szlak stąd. Trzeba sobie Kropę dotknąć, 1420 metrów nad poziomem morza. Po prostu jest cudownie dzisiaj. Rozpoczynamy szlak, 4 dni poświęcamy szlak zielony, 100 km przede mną. Idziemy. Godzina 12, rozpocząłem szlak 100 km od Słonecznika, 1420 metrów już oficjalnie. Zrobiłem pierwsze kroki, więc jest dobrze, dużo ludzi dzisiaj na szlaku. To co tutaj teraz ludzie idą, to głównie idą wszyscy na Śnieżkę, wiadomo, na Słonecznik mniej ludzi, ale to dobrze w sumie, niech sobie tam idą. Ja tutaj mam trochę luźniejszy szlak, zaraz będę miał trochę więcej tych ludzi, bo będę schodził szlakiem, który idzie na Śnieżkę. I tak, dzisiaj 25 km, nastawiam się na 4 dni, dlatego dzisiaj muszę przyspieszyć, gdzieś do sklepu podejść, kupić wodę, jedzenie na następne dni, bo dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, wszystko zamknięte, trzeba coś zjeść po drodze, standardowo kuchenka, wszystko, spanie pod namiotem, jak znajdziemy się pod wiatami różnego rodzaju, tam też pokażę wam, jak można spać pod wiatą. Po drodze z pewnością wam pokażę. Na dzisiaj na razie 25 km przede mną i myślę, że to jest realna opcja. Tak, dokładnie, realna opcja. Rozpoczynamy. Pierwszy taki punkt widokowy, co prawda wśród drzew, ale na dole słychać piękny strumień, może sobie tu już odpocząć. Jak wchodzicie i schodzicie oczywiście tym szlakiem, na tym szlaku po prostu będziecie go mieli. Jest ładnie. Jakbym normalnie tutaj został na nocy, bym się chyba na dole rozkładał, ale jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ładny dźwięk jest tego szumu, tego wodospadu. Są jakieś takie bardziej kaskady tam niż wodospad, ale jest. Chyba taki punkt widokowy z ławeczką, z opisem, co tu się znajduje. Jesteśmy już tak fajnie na poziomie drzew, coraz bardziej do tego Karpacza się zbliżam. A to, co tutaj jest, to jest ścieżka przyrodnicza wokół kotłów małego i wielkiego stawu. Ja ruszam dalej, bo trzeba i myślę, że do Karpacza jak najszybciej. Ponoć jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie grawitacja jest słabsza o 4%. Ale przez złudzenie optyczne wydaje się, jakby auta zamiast jechać do dołu, wjeżdżały pod górkę. Gdzie takie fajne złudzenie optyczne, a szacują, że 4% to jest zniesiona grawitacja. No ciekawe, kto się na to nabiera. Bardzo ciekawe. I tak właśnie się korki robią, rozumiecie? To jeden sobie stoi, zaraz drugi, trzeci, zaraz taksówka komuś będzie pokazywać. Tak to tu wygląda. Po prostu śmieszne, no ale atrakcja Karpacza. Jest tak, mój zegarek mi pokazał, że 12 km zrobiłem ze Słonecznika, co jest nieprawdą. Odpalam go tutaj i do Słonecznika było jakieś 3 km gdzieś, więc sobie gdzieś tak mniej więcej doliczę. Od tego miejsca po prostu i odpalam zegarek. Dzisiaj 25 km. Dobra, do sklepu mam jeszcze chwilę, także stwierdziłem, że muszę się czegoś napić. Ja nie mam wody, nie mam w ogóle nic, ani jedzenia, ani wody, ale mam filtr za to i się przyda w końcu. Już parę razy mi się przydał, ale
Teraz znowu się przyda. Myślę, żeby nie zamienić sobie, nie kupić sobie tego krótszego, bo ten jest jednak za duży i parę rzeczy w nim nie pasuje. No ale zobaczymy. No. Parę razy go używałem, niedużo, także dosyć spoko. Ja piję i śmigam dalej, bo dosyć jest późno. Pokażę wam w sumie, jak to wygląda, takie picie. Może ktoś z was jest ciekawy. Akurat nie mam butelki, bo bym sobie do butelki przelał, ale będę w sklepie, to pewnie sobie zapas wody kupię. Dobra woda, naprawdę jest okej. Ale dobra woda, naprawdę. Wchodząc na słonecznik i schodząc nie miałem wody, także coś takiego bardzo pomaga, właśnie widzicie. Warto się zaopatrzyć, jak się chce pić wodę, a nie macie wody. Zobaczycie na szlaku, nieraz nie będziecie mieli sklepu ani nic. Skończy wam się woda, coś takiego wam uratuje życie, bo będzie gdzieś po drodze źródło. Wróciłem dalej z nad tego strumienia, trochę się napiłem, jest w miarę okej, okay. Filtr zadziałał, wszystko w porządku, czy w porządku, to się później okaże, ale piłem z gorszych źródeł wody przez filtr niż ten tutaj, więc jest w miarę okej. Okay. Ruszam z powrotem na szlak, idę do Karpacza, idę w stronę, już jestem nie w Karpaczu, ale muszę podejść do sklepu po coś do jedzenia na te dwa dni. Już mam zakupy na dzisiejszy wieczór, na jutro, na poranek zrobione. A to ten szlak ze słonecznika, jak ktoś był już w Karpaczu, to tak naprawdę nie widzieliście tego miejsca, no chyba że chodziliście tym szlakiem. Patrzcie, jak jest pięknie. Wcale nie trzeba być w mieście, żeby było ładnie. A z drugiej strony coś takiego. No jestem na takim moście. Idę, zaraz znajdę pierwszą lepszą altankę i sobie coś zjem, wiecie, bo jestem już tak padnięty, głodny i dzisiaj nie jadłem. Dopiero co się napiłem, więc chwila, moment. Pewnie zaraz po drodze coś będzie. I no idę, po prostu idę i pogadamy, tylko czy dojdę. Dotarłem do pierwszej wiaty na mojej trasie, po dłuższym czasie, bo już jest godzina po 16. Dokładnie jest 16:18, ja dzisiaj na obiad mam, pierwszy mój obiad w ogóle, pierwszy posiłek dzisiaj, by mi wyleciał. Sałatka z Biedronki, popijana energetykiem, muszę dodać sobie energii i z chlebem tostowym, tak na szybko. To było z Biedronki brane, bo naprawdę nie chciało mi się siedzieć w tej Biedronce. Ja to jem, jest to pierwszy mój postój, nie wiem który kilometr, naprawdę później wam powiem. Ale się chilluje, jest fajnie, trasa jest na razie fajnie oznaczona. To co byliśmy teraz, to był Karpacz, to, tam wiecie, przechodziło się kawałek tylko Karpaczem, a tak to poza Karpaczem, więc spoko. Głównie na razie lasy, zalesione tereny, więc dużo cienia, dzisiaj to jest spoko, bo ta temperatura naprawdę jest duża, dzisiaj jest 26-29 stopni. W słońcu nawet więcej, znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, no ale jest fajnie i jem i ruszam dalej. Jest tak, że tutaj nie było miejsca do spania niestety, ale pokażę wam jeszcze takie miejsca, takie altanki, gdzie normalnie możecie spać. Że możecie się położyć, są miejsca nawet do spania. Także dosyć spoko pod taką altanką. Ja wyruszam, bo dzisiaj jeszcze przede mną z 20 km powinno być. Może trochę mniej niż 20, ale tak około 15 chcę dzisiaj przejść, żeby jutro tak nie gnać. W tym momencie, zaraz po tym moim zjedzonym obiedzie, w końcu w ogóle pierwszym posiłku, kieruję się na przełęcz Okraj. Był znak PTTK, niestety nie zobaczyłem ile mam do przełęczy Okraj, ale obstawiam gdzieś godzinę 30 do 2 godzin. Tak mniej więcej. Dzisiaj o 21 max się rozkładam. Zaraz będę dokładnie starał się sprawdzać, gdzie będę o tej godzinie 21, chociaż takie przewidywania nie do końca się sprawdzają, więc co będzie, to będzie. Tak do 21 chciałbym gdzieś już w granicach tych godzin, 21, 2, szukać noclegu na dzisiaj. Myślę, że to będzie dobra godzina, bo jest lato, jest ładnie, świeci słonko. Fajnie się idzie, szlak nie jest na razie ciężki. Tylko że dzisiaj dużo kilometrów zrobionych, bo pod górę, z góry do sklepu z powrotem. Ale na szczęście dostałem trochę energii i czuję, że mogę iść. Już w tym momencie się mogę pożegnać z Karpaczem, bo właśnie z niego wychodzę w sumie. Tak mniej więcej górami, ale wychodzę z Karpacza. Co mi się podoba, bo nie lubię dużych miast.
wolę już takie wioski, wioseczki zachowane, takie wiecie, starszych czasów trochę. No, już druga wiata, w sensie może tam tu nie było wiaty, ale drugie miejsce postojowe, więc jest dobrze. Na szlaku tysiąclecia była tylko jedna wiata, po 60 kilometrze, więc tu już jest druga, jest na razie dobrze, jest szlak fajnie oznaczony, można iść. Wiecie co jest głupotą ludzką? To, co się dzieje na stole, patrzcie, kamienie, piasek, nie da się usiąść, nie da się normalnie położyć jedzenia i to jest głupota ludzka, po prostu, z tego się nie da inaczej nazwać. Widzicie co tu się dzieje? Powinien tu normalnie kamery postawić. Jest spoko, jeszcze nie znalazłem miejsca do spania w takiej altanie, ale z pewnością to będzie, tylko że później, bo to jest w miarę długi szlak i to jest w miarę zadbany szlak, będzie, ale później. Ja się tu nie zatrzymuję, bo nie ma sensu. Nie ma po prostu sensu. Idę dalej, bo jest jeszcze wczesna godzina, jest też 16 dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. A ja mam godzinę, półtorej godziny do Przęczy Okraj, tam jest schronisko PTTK, więc chcę się dzisiaj tam dostać i jeszcze stamtąd wyjść. Także dzisiaj daleka droga mnie czeka, a już trochę kalorii zrzuciłem, powiem wam, zasuwam. Niemiłosiernie zasuwam, aż się ze mnie leje, ale przez to też jest gorąco. No, jak znajdę strumień, dopijam kolę i może się zatrzymam na chwilę przy strumieniu. Odpocznę tam i napełnię sobie 2 litry butelkę. Nalałem sobie przez filtr, przylałem 2 litry wody. Jest już przyczepiona, no bo nie mam gdzie tego dać, a nie chcę nosić w rękach. I następną rzeczą, którą zmienię, to z pewnością będzie plecak. Miałem go teraz zmieniać, ale pan, który na Olixie, od którego kupowałem na Olixie używany plecak, to nie potwierdził w ciągu 24 godzin i niestety nie dostanę tego plecaka. No chyba, że teraz przyjdzie mi kasa, jeszcze raz go postaram się kupić, jak będzie sprzedawał. Zobaczymy, jak to będzie. Ja wyruszam dalej. Potok fajny, w takim czymś bym się chciał wykąpać. Może jutro, pojutrze jak spotkam, czy wykąpię w potoku, albo w jakiejś rzece, albo w jakimś jeziorze, czy coś, zobaczymy. No, tak, na razie tak to wygląda. Ja lecę dalej, bo trochę tu postałem. Jest 17.53, jest 18, a ja mam jeszcze godzinę do Przełęczy. Budnik, 850 metrów nad poziomem morza. Jest to wiata, bardzo ładnie przystrojona, w różnego rodzaju zdjęcia okolicy. Dodatkowo, na górze to co wam mówiłem, możecie spać. Nie wiem jak to tutaj się wchodzi, ja nigdy w czymś takim nie spałem, ale wy możecie spać. Ja pewnie dzisiaj się prześpię, albo w najbliższych moich wojażach, ale możecie tam się położyć. Dosyć dużo miejsca, także spoko. Wiata fajna, zadbana, w miarę czysto i po prostu jak nie zdążycie do schroniska, no to jest gdzie się schować, skryć, prawda? Dodatkowo są tutaj w okolicy miejsca do rozpalenia ogniska, tak jak to. I można rozpalić sobie ognisko, zagrzać kiełbaskę czy coś zrobić, także spoko. Ten budnik, który tutaj był, tutaj leżała miejscowość na wysokości 900 metrów, nieistniejąca już miejscowość. Niestety, czasem tak bywa, ale co na to poradzić? Ludzkość wyniszcza ludzkość. Ludzie wyniszczają ludzi. A tyle lat tutaj ludzie mieszkali, nic ich stąd nie wygoniło. Nic, praktycznie nic, oprócz właśnie samych ludzi. Ja idę. Godzina mi została, godzina 15. To Przełęczy Okraj i tam chwila przerwy. Wiecie, jestem w innym kraju. Rozumiecie to? Jestem w Czechach. Dobre piwo tu mają.
dalej będę szukał szlaku. Już widzę mój szlak, prowadzi on tamtędy. Spieszę się jak najbardziej tylko mogę. Tutaj jakby ktoś z was chciał, to może dojechać oczywiście auto, jak widzicie, autem. O, tam wszędzie możecie dojechać autem. Tu też wszędzie. Przełęcz Okraj. Tutaj macie schronisko PTTK, jakby ktoś chciał stąd ruszyć albo się tutaj zatrzymać. Tylko pamiętajcie, żeby wcześniej jednak zadzwonić do tych schronisk, bo to nie zawsze jest tak, że są zawsze wolne miejsca, prawda? Byłem w Czechach, jest dobrze. Zrobiłem, nie wiem ile kilometrów mam. Według mojego zegarka już mam 40 km ponad. Ale to nie jest prawda. Niestety jakoś dziwnie mi mierzy mój dystans dzisiaj. Poszedłbym do Czech na piwo. Kusi mnie bardzo, ale może po drodze jeszcze będzie. Pamiętajcie czasy, jak podczas korony wy przeszliście granicę, już mieliście kwarantannę? To wystarczyłoby parę kroków. Takie słupki tutaj graniczne, raz Czechy, raz Polska, raz Czechy, raz Polska, raz Czechy, raz Polska. Do mnie się dołączył czerwony szlak jakiś czas temu. W ogóle tak wyszedł z lasu, nie wiadomo kiedy. Ale fajnie, bo niedawno też oznaczany szlak, cały czas dbają. I szlak jest dobrze oznaczony. Na razie póki co w ten pierwszy dzień mógłbym powiedzieć, że jest nawet 7 na 10. Zobaczymy jak będzie dalej. Trudność szlaku dałbym 5 na 10. Nie jest ten szlak jakiś trudny. Tam czasami odcinkami są takie strome, bardziej podejścia. Ale jest fajnie. Widzicie, idę jest pod górkę, ale względnie równo. Więc jest ok. Na razie taka ocena. A taka atrakcyjność tego szlaku, no to przez to, że są lasy, że nie ma za dużo panoram, no sobie idziemy między drzewami. Upalne dni to jest super, zimniejsze dni to jest gorzej, ale nie widać panoram za dużo, ale ogólnie jest ładnie, więc takie 5 na 10 dałbym. Do Przełęczy Lubawskiej mam 4,5 godziny, tam dzisiaj nie dotrę, ale do Czepiela godzina 30, więc nie mam pojęcia, czy dotrwam tam, w sensie, czy dam radę dojść przed zmrokiem, jak będzie jakaś wiata, no to się rozkładam na wiacie, bo to jest godzina 30, a jest prawie 20, więc to jest niemożliwe praktycznie. No może jakbym się pośpieszył, zobaczymy, nie chcę nic mówić naprzód, bo różnie bywa, u mnie się bardzo często coś zmienia, jak zauważyliście, więc postaram się, ale nic nie obiecuję. Uciekam z tej kosodrzewiny, uciekam, bardzo mocno uciekam. Chciałbym dzisiaj spać pod namiotem, nie pod wiatą, bo jednak namiot to może jakiś ładny widok będzie, coś z tamtej strony. Nie wiem, czy rękę uda mi się podnieść, bo mnie wszystko boli, ale ładne górki się pokazują, także super opcja. Może coś z tej jednak panoramy będzie, o, jakiś prześwit. Ciężko tam coś zobaczyć. Ale są górki. Z tamtej strony się to pokazało, a z tej strony się pokazało to. Tak to mniej więcej wygląda. Z tej strony ładnie widać Śnieżkę. Macie tam sama góra, to jest Śnieżka. Ładnie widać, patrzcie ile musiałem obejść. To tam wszystko z tamtej strony gdzieś tu, żeby tutaj się dostać. Znalazłem fajny punkt widokowy. Niedaleko, w sumie tu jest szlak jakieś 2 metry z tyłu. Patrzcie. Pięknie, w końcu jakaś panorama, co? Panorama, proszę państwa. Panorama. Za mną już się robi górski zachód słońca, czyli zachód słońca za górą. Ja sobie chwilę się odpoczywam. Wiem, że nie powinienem w sumie. Powinienem iść. Ale co mi tam? Chwilę, 10 minut. Muszę sobie takiego relaksiku, luziku zrobić. Naprawdę, nogi trochę dzisiaj już przeszły, naprawdę, jest dobrze, bo mnie stopy nie bolą, na szczęście.
po ostatnim szlaku to myślałem, że skończę go szybciej, ale się udało. A dowiecie się co i jak i dlaczego mnie stopy nie bolą później. Na razie się chilluję. Jest pięknie tutaj, słuchajcie, jest pięknie. Zrobiłbym sobie nawet zdjęcie może. Powiem wam tak, co dobre, za szybko się kończy. Trzeba iść dalej, ruszać. Jest godzina 20:40. Ja w pół do 22 powinienem być gdzieś na miejscówce, żeby położyć się spać. Także trzeba się śpieszyć, zaczynać się śpieszyć. Sobie tak idę, wiecie, zielonym szlakiem, a tu sobie taki strumyk płynie. Szlakiem normalnie strumień zasuwa. Dawno tak nie widziałem, naprawdę. W sumie ostatnio to była zima. I teraz się w końcu ruszyłem na szlaki, ale jest strumyk. I dalej pomiędzy polską a czeską granicą się poruszam, czyli w tej strefie bezcłowej. No, także idę. Idę. Chciałbym powiedzieć jeszcze o czystości szlaku, no bo to też jest bardzo ważne, nie mówiłem. Czystość szlaku oceniam 7 na 10, jest czysto. Mógłbym nawet pod 8 podbić, ale 8 no nie dam, z tego względu, że na niektórych tych altanach, całych altanach, jest dużo syfu i porozrzucane dookoła i ławki są też uwalone, ludzie siadają i tak na te stają, na te ławki. Ale tu już mniejsza z tym stawaniem. Chodzi o to, że ludzie ze śmiecą. Po drodze śmiecą i to widać. Ja staram się zbierać i wyrzucać, co tylko widzę. Ale zazwyczaj jest czysto, więc spoko. Najgorzej to tam przy tych stopach tak naprawdę. Ulica się zaczęła, jest już ciemno, już się robi ciemno, także widzicie. Ale dalej jestem w Karkonoskim Parku Narodowym. Normalnie jakby tutaj była taka opcja, że na przykład bym się pogubił i bym był w parku, to normalnie bym się rozłożył. Bym nie ryzykował. Po prostu bym się rozłożył i bym znalazł po prostu taką miejscówę, żeby mnie nikt nie znalazł. Bym spał, tak czasem bywa, ale tylko pod warunkiem, że naprawdę bym się pogubił i gorzej bym mógł narobić, jakbym poszedł dalej. No to tak bym się rozłożył. Idę dalej. Taką oto piękną ulicą. Nie wiem, co tu się stało, w ogóle weszła taka ładna ulica. Ale to dobrze, to znaczy, że niedługo może jakieś wiaty będą, pod którą będę się mógł położyć normalnie. Albo zaraz szlak skręci w las. To zobaczymy. Tak. Zobaczymy, tu się robi tak. Ciekawi mnie to, bo fajnie się teraz idzie, bo ja się śpieszę, dlatego mi się to teraz tak podoba, że to jest asfalt, a tam jakieś auto jedzie. Gdzie mam iść? Pokazane tak jakby drogą, ale nie drogą. Nie wiem. Drogą. Nie drogą, no. Czyli idę na szlak z powrotem, czyli do lasu. Ja już nigdzie nie idę. Jest godzina 21:50. Pokazuje mi, że 31 km zrobiłem, ale to jest nieprawda. Nie zrobiłem tylu kilometrów. Rozkładam się tu. Nie uwierzycie, gdzie się rozkładam. Nie wiem, czy mogę, czy nie. Jestem na czeskiej stronie. Tak mi się wydaje. Jestem na czeskiej stronie. Patrzcie na to. Jest pięknie. Po prostu jest cudownie. Jestem od szlaku. Tutaj może 5 metrów. Za mną jest szlak. A rozkładam się w tamtym miejscu. Tu zaraz za tym drzewem, żeby mnie też nie było widać. Biorę cały swój mandżur i idę. Jest po prostu cudownie. Widzicie to? Jest po prostu pięknie. Wow, jak ja jutro się obudzę z takim widokiem. Oja. Cudo, po prostu cudo. Kocham te podróże, naprawdę kocham te podróże.
Podoba wam się? Bo mi tak. Dobry wieczór, moi drodzy. Jak słyszycie, woda mi się z tyłu już gotuje. Robię sobie kolację, bo jest w sumie już dosyć późno. Jest godzina, która? 22:46, ja bym się chciał położyć. Dzisiaj będą trzy zupki chińskie, gulaszowe. Takie wziąłem z amino gulaszowe trzy. Do tego z trzy parówki do środka, więc dosyć spoko. I to będzie na tyle na dzisiaj, to co zjem. Ja zmęczony jestem, więc nie będę dzisiaj wam nagrywał, jak gotuję. Ale może z jutro byśmy coś takiego zrobili, zobaczymy. Dzisiaj ten dzień dobiega końca, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeszcze z rana chciałbym wam pokazać widoczek po prostu. Widok, fajny widok na te góry wszystkie, które tu są dookoła, bo dzisiaj to raczej za dużo nie zobaczycie. Bardzo dziękuję, że ze mną zostaliście. Możecie mi oczywiście napisać, kto pooglądał do samego końca. Jestem bardzo ciekaw, kto ogląda. No i co, subskrypcja, łapka w górę, komentarz jakiś pozytywny albo negatywny, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Widzimy się w następnym odcinku. W dniu drugim. Dzień pierwszy dobieg końca. Widzimy się w dniu drugim. Z tej strony Kacper Liwerski. Jesteście na kanale Nomad. Do zobaczenia. Cześć. No dobra, wam jeszcze pokażę. Słuchajcie, tutaj tak to wygląda. To moje jedzenie. Ojej. Ale jest pycha w ogóle. Jetboil daje radę, bo mało gazu mi zostało. A jeszcze się udaje robić cokolwiek na tym widoku. I tak mnie zobaczycie, ale uwierzcie mi, że jest pięknie. Jezu, nareszcie, po prostu nie mogłem się doczekać kolejnego wyjścia w góry. No i jestem, no i znowu tu jestem, w górach. W górkach, kochanych górach. Bardzo mi się to podoba, szczególnie ten dzisiejszy widok. Myślałem, że będę spał pod tą wiatą. Nie chciałem, wolałem jednak ten namiot z ładnym widokiem i mam ładny widok. Jutro zobaczycie go z pewnością w następnym odcinku na początku, więc polecam sobie obejrzeć następny odcinek. Czy jest fajnie. Wy się możecie pochwalić, jak wy szlaki już zrobiliście. Pewnie wiele tych szlaków zrobiliście, no ale czasem tak bywa, że ja dopiero gdzieś tam sobie zaczynam. Chilluję się dzisiaj i jeszcze mam taki, powiedzmy, napój bogów. I będę się kładł spać, bo i jutro na pewno nie nastawiam na jutro budzika i idę spać. I jak wstanę, to wstanę z rana, pokażę wam, co zrobię i idę. Na szczęście w ogóle ta woda, którą... Spam się robi. Na szczęście ta woda, którą wtedy przefiltrowałem i ją przefiltrowałem, bo to było jedno z ostatnich źródeł takich, to było duże źródło. Później było jakieś tam mniejsze, ale na szczęście wodę mam. No i filtr się przydaje. Dużo rzeczy z tego, co mam, to się przydaje. No. Dobra, no to co? Jeszcze raz z wami się żegnam, z tymi, którzy naprawdę zostali do samego końca. Trzymajcie się, piszcie, kto został i widzimy się w następnym drugim odcinku. Tak, jeszcze będzie trzy, oprócz tego trzy odcinki. Także jutro drugi odcinek. Do zobaczenia. Cześć.